święta? Bardzo dobrze. Zadowolony jesteś? Tak, przede wszystkim odpocząłem. Jakie teraz masz plany na jak bardzo chcesz poprawić swoją formę, czy chcesz grać podobnie, czy wiesz o co chodzi, w sensie nie wiem, czy jesteś zadowolony z tego, co było wcześniej? Czy... No nie oszukujmy się, nie jestem zadowolony z tej rundy, która była, ale myślę, że ta przerwa dobrze mi jak i dla chłopaków zrobiła i pokażemy w następnej rundzie, że już po tej przerwie, że Jagiellonia to będzie ta Jagiellonia z poprzedniego sezonu. No, obserwowałeś kolegę z Gruzji? Czujesz troszkę konkurencję, czy nie bardzo? Każdy zawodnik, który przychodzi, to walczy o to, żeby grać. Ja zrobię też wszystko, żeby bronić. I zobaczymy, tak. Niedługo jedziemy na obóz, będziemy mogli troszkę więcej popracować. Teraz zadecyduję, kto będzie bronił, ale najważniejsze jest to, żeby dla zespołu było jak najlepiej i chyba o to w tym wszystkim chodzi, żeby zespół wygrywał, bo piłka nożna to nie jest sport indywidualny. Że już wrócił do treningów, bo przed urlopem trener mówił, że jeszcze tak nigdy nie był zmęczony piłką. No to prawda, rzeczywiście był to bardzo trudny okres, no ale jak już wrócił Boxing Day i mu się oglądało angielską ligę, 3 mecze, to znaczy, że jest dobrze. Na pewno był to bardzo trudny okres i dla nas, trenerów, i dla zawodników, dlatego dobrze, że ta przerwa była taka długa. Właśnie zawodnicy wypoczęli, jeszcze początek dzisiaj, pierwszy trening, już też z badania za Wami. Na pewno są wypoczęli, bo trudno, żeby po 3 tygodniach nie byli głodni piłki i to na pewno ten okres świąteczny minął, noworoczny, także teraz mogą spokojnie zająć się pracą. Trenerze, nowi zawodnicy? No akurat co do nowych zawodników, to jeszcze na razie spokojnie do tego podchodzimy. Na pewno szukamy jeszcze wzmocnień i nie ma co ukrywać, że na razie jest tylko Dawid Szymonowicz, który jest nowym zawodnikiem, ale na pewno gdzieś tam rozmowy toczymy jeszcze. Co będziecie robić przez ten okres, który spędzicie w Białymstoku? Trenować, panie redaktorze. Ale jak widziałem z tego planu, to będzie dosyć intensywnie. Rano, bieganie, siłownia, treningi popołudniowe. No nie wiem, skąd plan wziął pan, to tajne. Słyszałem. Tak generalnie to na pewno, no bardzo ciężko będziemy trenować i to musimy nadrobić to, co wielu zawodnikom brakowało w tej rundzie. Na pewno nie tak sobie wyobrażaliśmy, bo w wielu meczach gdzieś w końcówkach traciliśmy bramki i nie potrafiliśmy takiego tempa utrzymać meczu. I dlatego tu musimy dużo popracować, ale musimy to mądrze zrobić, żeby gdzieś tam nie te obciążenia nie były za duże dla zawodników, dlatego dozować to musimy umiejętnie też względem wieku, bo i młodsi zawodników, wielu których jest, będzie inaczej trenowało, starsi niektórzy też, także chcemy to wypośrodkować. Czy tylko pan odpoczywał, czy też myślał, planował, analizował, zmieniał, ma pan zupełnie inną koncepcję niż przed urlopem? No nie, no to akurat jest gdzieś tam już któryś okres przygotowawczy, gdzieś tam mniej więcej plan ogólny jest, ale trzeba dopasować go do zawodników, a na pewno był to okres taki, że mogłem sobie książki poczytać i to było dobre.